Z nami Piotr Wilczewski, prościutko z Polski. Witam Piotrze. Witam wszystkich. Piotrze, przede wszystkim gratulacje ostatniej walki. Efektowny, szybki knockout. Naprawdę w pięknym stylu zwycięstwo. Powiedz mi, co zablokowało twoją następną walkę, bo skrzydła rozłożyłeś do lotu, a nagle tutaj przystopowany, no nie ma walki następnej, nie widzisz nic, tak? Znaczy nie, to nie miała być walka następna, to miała być przed tą walką, ta walka taka dobra, ale już nie chcą się denerwować, po prostu minęła, już jej nie ma. A teraz miałem boksować 6 listopada, ale skorzystałem z propozycji Mariusz Wak, poprosił mnie o przygotowanie do walki, którą będzie teraz walczył 6 listopada w Stanach. Z miłą chęcią się zgodziłem, przyjechałem i trenuję. No Piotrze, nie milknął mecha, że rośnie nam największy talent trenerski. Powiedz, jak odnosisz się do tego, że coraz więcej opinii twoich kolegów, praktycznie można powiedzieć rówieśników, ocenia ciebie jako potencjalnie najlepszego obecnie trenera w Polsce? Myślę spokojnie, że nic nie mówmy. Ja nie ukrywam, że człowiek się nie cieszy, bo cieszy się gdzieś tam w duchu, ale jeszcze spokojnie. Będą wyniki, to wtedy będziemy mówić. Już takie, że jak powiem, już znaczące. Na dzień dzisiejszy trenuję, pomagam, chłopaki są zadowoleni, ja jestem zadowolony. To jest rzecz najważniejsza. Mam nadzieję, że ta sprawa się będzie układała tak, jak się układa teraz. A ja mówię, korzystając z możliwości wyjechania do Ameryki, podpatruję tutaj trenerów. Będę podpatrywał praktycznie dzisiaj jeden dzień, ale będę podpatrywał, podpatrywałem wcześniej. Mam nadzieję, że troszeczkę swoją wiedzę mam, jeśli chodzi o boks europejski. Po zmieszaniu tego mam nadzieję, że wyjdzie niezły miks. Słyszałem dużo dobrej opinii na temat twojej szkółki, którą prowadzisz od ilu lat? Prowadzę ją ja i mój kolega Daniel Zajączkowski. Prowadzimy ją od 2006. Mamy już, można powiem, mistrzów, wicemistrzów Polski, medalistów Pucharów Polski, turniej międzynarodowy, także jakoś się rozwijamy. Teraz może taki rok będzie przełomowy, ten 2011, może w końcu stworzymy prawdziwe takie warunki, będziemy mieli trenowania już z zawodnikami, można powiedzieć, z wyższej półki, wiadomo, że to będzie podwyższało naszych zawodników loty, takie sparingi dużo dają, także lada moment, mam nadzieję, że troszeczkę, że jak powiem, podziałem się podwyższymy. Piotr, dziękuję. Dzisiaj nie będę zamęczał, a w środę zapraszam na obszerny materiał, który zrobimy w Polskim Radiu. Dzięki, się pozdrawiam. Na razie.